Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, a właściwie pierwszy odcinek z Ride 5, grze najbardziej hardkorowej, wyścigowej, ale nie samochodowej, tylko motocyklowej. Pierwszy raz odpalam razem z wami. O kurde. A new racetrack, three variants. A sequence of corners, slopes, challenging braking points. This is not a racetrack. This is a rider's dream. Oh, okay. Let's play with this. Ej, ja mam włączone tutaj wspomagacze. Mam chyba sekwencyjną skrzynię biegów. Ale to były moje pierwsze metry, jak autopilot puścił, wiesz, kontrolę. I jest ciężko. Dobra, posłuchajcie motocykla. Ej, patrz. Tutaj mamy taki widok z hełmu i można tak grę ustawić, że będzie wyglądała hiper realistycznie. Ja tutaj widzę, że w stosunku do poprzedniej części jest skok graficzny, zwłaszcza jeśli chodzi o detale, ale za chwilę pójdziemy jeszcze na inne tory i pokażę wam, jak to wygląda. Ej, widzicie to? To jest rzeźnia. Ja zaraz spróbuję pokazać przy wyższych prędkościach, ale to jest zupełnie inna jazda niż samochodem. Tutaj na dużo więcej rzeczy trzeba uważać. Ja gram teraz używając pada, nie wyobrażam sobie grać w taką grę na kierownicy, to chyba jak picie przez słomkę z puszki, totalnie bez sensu. Tutaj mamy takiego lektora, który nas oprowadza po całym feelingu w ogóle jazdy na motocyklu. Wcześniej w menu była taka spokojna muzyka, więc raczej jest to gra dla takich dojrzalszych graczy, wydaje mi się. A nie dla takich, którzy liczą tutaj na skin jakiegoś kosmity albo klauna na motocyklu, a motocykl to w ogóle jakiś opresor z GTA czy coś takiego. To raczej jest gra skierowana do takich dojrzalszych graczy, którzy liczą na taki stuprocentowy realizm. Ja mam tutaj powłączanych masę wspomagaczy, a i tak ciężko mi jest motocykl w ogóle utrzymać tak, żeby jechać jakoś, nie? Już nie mówię o tym, żeby jechać zajebiście. Także jeśli chcecie naprawdę zajebiście trudną grę i przetestować sobie swoje umiejętności, w ogóle zrozumienia tego, co się dzieje z motocyklem, to jest gra dla ciebie. Spróbujcie sobie koniecznie. Teraz mam wrażenie, jakbym włączył grę w zwolnionym tempie trochę w porównaniu do tamtego motocykla. Hamujemy. O kurde, się wystraszyłem! Gościu mnie zabił! Postanowiłem sobie zrobić restart wyścigu i zobaczyć, jak się jeździ w konwoju. Próbuję się tak utrzymać przez dłuższą chwilę, zobaczymy. Ło, ty, oni się wszyscy... Ja mam wrażenie, że... Patrz, jak fajnie się spycha. Ale to spychanie jest tak genialne. Patrz! Wow! Ej, to jest... Wow! To jest dobre! Delikatnie tylko go dotykam, jego gdzieś tam rzuca, nie? Wcześniej hamuje, bo tamten poprzedni motocykl mi tak... Prawie mnie wykoleił, nie? Dawaj. Ty, jestem drugi! Dawaj, zepchniemy go trochę. Bam! Tego zepchnił. O ty, trzech mnie wyprzedziło. Papa. Walczymy! Ale tu się można spychać fajnie, ale tak delikatnie, nie? Bo mocniej bym go uderzył, to bym wyleciał. O! Ty, będę pierwszy! Ale patrzcie, przejechałem sobie tamten wyścig tak spokojnie, mniej więcej wyczułem ten motocykl i już jakoś tak lepiej mi idzie. Ale się fajnie światło świeci. Cisnął tam. A i taka
atmosfera jest najmniej, znaczy jest satysfakcjonująca, ale nie widać tego całego zamieszania tutaj, no nie? Okej, okay, no i powariowaliśmy, bo z ostatniego miejsca po drugiej próbie wskoczyłem na miejsce drugie. Dobrze mi poszło, no. Nawet tutaj możemy sobie, zobaczcie, w dolnym prawym rogu mamy opcję wybierz key moments, czyli kluczowe momenty tego wyścigu i tutaj możemy sobie obejrzeć nie całą tam powtórkę, tylko momenty takie najciekawsze. A czekaj, bo on mi zrobił zdjęcia, tak? To są zdjęcia, ja myślałem, że to są nagrania. Wow, fajnie. Ale wolałbym jednak takie krótkie klipy, nie? Jakieś 10 sekund czy coś takiego, żeby sobie zobaczyć, jak tam kogoś wyprzedzałem. Ale tutaj mamy zdjęcia, jakby fotograf robił fotki na tym torze. Trzeba przyznać, że wyglądają całkiem fajnie, nie? Teraz mamy kolejny tor. Dobrze, chyba że ja to sobie... A nie, tutaj drugą pozycję. Aha, czyli to są mistrzostwa. Czyli tak zwana playlista, mówiąc po forzowemu. Ej, to jest... Trzeba by było dużo pojeździć kółek, żeby ogarnąć, w jaki sposób sterować te motocykle. Bo tak z perspektywy kogoś, kto gra zawsze w wyścigówki, takie zwyczajne, no to ciężko jest to wszystko ogarnąć, powiem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy... O! Czy ja mogę to sobie zrobić? Dobra, zobaczmy, co możemy zmienić w tym motocyklu. Możemy sobie zmienić kolor felg, możemy dodać jakiś tam zaawansowany kolor. Więc mamy tutaj Slicky KR. Tutaj mamy Slick, Diablo Superbike. I tu chyba wybieramy po prostu konkretne marki, nie? Tych opon. Dobra, mamy sobie takie oponki. Nie wiem, czy te części mam gdzieś w jakimś sklepie kupić, czy mam, mogę je kupić, czy możemy tu kupować coś innego niż motocykle? Chodzi mi o opony, jakieś tam części do motocykla. Nie, ale chyba są takie najpopularniejsze, najciekawsze marki tych motocykli, jakie możemy sobie kupić. O, w sumie niektóre wcale nie są takie drogie. Pewnie te najstarsze i najgorsze i najwolniejsze są najtańsze, no nie? O kurde, co to jest? Monster! O, tego kojarzę z The Crew 2! Okej. Okay. Ej, sporo tych motocykli, przynajmniej tej marki. Tutaj mamy pogrupowane według nakedów, sportów, sporty zmodyfikowane i Endurance! Endurance to są chyba te najbardziej hardkorowe, co? Najszybsze, najmocniejsze. Mamy Hondy. Tutaj jakieś takie chyba drogowe? Nakedy? O kurde, nawet ta stara Honda jest. O, z trzeciego roku. No to stara w sumie. 10, 20 lat, kurde. 94. I to była, tu była kariera. Teraz jesteśmy jeszcze w edytorze i tutaj możemy sobie pewnie wszystkie te rzeczy robić, czyli naklejki. Możemy też hełmy sobie edytować. Chodzi o wygląd tego, nie? Żeby sobie tam dostosować do naszego pojazdu. Nie, żeby zrobić sobie coś takiego customowego. Okej. Okay. Tutaj można to porobić. Jest jakiś multiplayer. Ja tam nie idę, na pewno. Mamy karierę oczywiście i wyścig. Tutaj nie ma jakichś rewelacji. Mamy też ustawienia. Grafikę ustawiłem na maksa. Wszystko jest zrobione na maksa, tak jak można było ustawić. Niestety nie ma języka polskiego. Okej, okay, mamy pogodę wybraną. Kurde, to będzie wyglądać, myślę, że bardzo fajnie. Pada. W sumie jest jeszcze jasno. Może się ściemni. A na pewno się ściemni, jak dojadę pierwsze okrążenie. Minie trochę czasu. Jedziemy. O, to będzie super. Ten motocykl jest piękny. Tak jak na suchym torze musieliśmy uważać, tak tutaj już rozwala czapę. Wiecie co jeszcze można zrobić? Bo ja i tak, dla mnie to i tak nie ma znaczenia, ale możemy sobie powyłączać wszystko tutaj, nie? Żeby nam się nie pokazywało. Wtedy mamy taką czysto realistyczną jazdę. Ła na to. Tutaj się nakręcisz. Jak już będziesz jechał ładnie ten tor na motocyklu,
nie rozbijał się chociażby na każdym okrążeniu, no to możesz już iść na każdy inny tor tak naprawdę, nie? Nie ma opcji, jak tu się już nauczysz jeździć, to chłopak. Dobra. Najlepiej to jechać powoli. Ja mam zawsze taką zasadę, jak się uczę nowego toru albo w ogóle jeździć czymkolwiek, zaczynać sobie powoli, żebyś miał czas na reakcję i tak dalej. Ale to nawet nie jest kwestia reakcji, bo możesz zareagować, widzisz, że jest jakiś zakręt, nie? Ale żeby go dobrze pokonać, to musisz wyczuć dobrze motocykl, w którym miejscu, w którym momencie musisz... O! Już musisz wyczuć, że o, w tym momencie, cyk, już musisz dużo wcześniej, widzicie? Ja już za późno się odwróciłem i gówno, już jadę po zewnętrznej stronie zakrętu, nie? Trzeba wyczuć po prostu, trzeba tak wcześniej się położyć, zanim myślisz, że trzeba się położyć. I to jest trudne do wyczucia. Wspomnę o dohamowywaniu i wiesz, odpowiedniej prędkości do każdego zakrętu. Już tak naprawdę staram się na pół gazu. O! Kurde, tarki zahaczyłem. Chyba okrążenie zrobiłem. Nie wyszykałem. Dobrze, okrążenie jest. Wow! Przetrwałem! Jestem no daleko, kurczę, z tyłu, oj daleko. Ale wygląda to fajnie, no. Ciekawa giera, tylko mówię, to jest raczej przeznaczone dla hardkorowców, a nie dla takich casual jak my, wydaje mi się. Oj, spokój. Ale chciałem wam pokazać też następną część, bo myślę, że jest ciekawa, jeśli brakuje wam czegoś więcej w takiej grze jak Forza Horizon czy CarX Drift Racing i chcielibyście spróbować prawdziwych umiejętności rajdowca, spróbujcie tę grę albo poprzednią, bo poprzednia powinna być na jakichś promkach lub nawet w Game Passie czy coś i możecie sobie ją tanio wykupować, nie musicie od razu tutaj kupować, bo no umówmy się, jest tutaj kilka torów, te tory są zamknięte, nie mamy tutaj jazdy po otwartym świecie. No i tak porównując do Forzy, czy tam The Crew, czy innych takich gier, gdzie mamy dużo różnych fajnych zadań i otwarty świat, nie będzie to gra, w której spędzisz jakoś dramatycznie dużo czasu. Chyba, że faktycznie jarasz się giga motocyklami. Szkoda, że Tysiaka nie przetestowałem. Ale to zostawiam wam. Trzymajcie się, na razie. Cześć.